I witamy YouTube na kolejnym odcinku, Hogwarts Legacy. Jestem ja, są czaty i my, moi drodzy, idziemy do Ollivandera już na dzień dobry, na który tak bardzo czekałem, także to było nie po polsku. Idziemy do Ollivandera, na którego tak bardzo czekałem od tamtego odcinka. O, tak miało być. Właśnie. A tu jest skrzynka na dzień dobry. Okej. Okay. No nie pamiętasz, Kina? No właśnie, taka jesteś. Użyj! Ojej, on to tak nas... I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Tak, możemy, Kina. Well, you're our new fifth year student, are you not? Tak, to ja, Maciej Undecided, jestem waszym nowym studentem tego roku. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you. Truly. Dobrze, Kina. Come with me. Let's find you the perfect one, shall we? No, not you. Yes. Ciekawe, czy mi da to, co mi wyszło w tym quizie wtedy. Nie, 10,5 cala to nie, mam 13 z tego, co pamiętam. Zobaczymy. Machnij! No, machnij, oj. How odd. Once more, come on, really swish it. Oj. Ho, ho, ho. Nie, to nie ta różdżka. Damian, oczywiście. No chciał mi 8 cali wcisnąć, gdzie jak ja mam więcej. O, 13 czy 4. Tak, jesteśmy już blisko tego rozmiaru. Dawaj, pokaż. Ojej, żartowałem chyba. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Ja miałem z modrzewia, modrzewiu. Tak, Kinga, tak zaczyna się od 5 roku, no. I think you might be the one. Here. Take it. Oho. Tak, modrzew, 13 cali, włókno ze smoczego serca, dość gibkie. O Jezu, jaka brzydka. Dlaczego taka brzydka? Co to jest? O, świetnie, możemy sobie wziąć... O, tak! Taka trochę... Jaki bym chciał kolor? Tego też jeszcze nie wiem. Jaka ładniusia! No wiem, Kat, wiem, właśnie to... Nie, to wygląda jak taka... Taka gałąź. O mój Boże, chyba mam! O nie, taka jasna to jakiś ten... To dramat, to nie. Curious indeed. Taka mi się podoba. Rodzaj drewna, ale... Ale to mi takie wyszło automatycznie, nie? No bo masz, Kinia, napisy. How intriguing. Nie, no dość... Ale, moment, czy jak ja teraz pozmieniam tą różdżkę, to ona nie będzie mnie bardzo słuchała potem? Ja bym wziął dłuższą, jeszcze 13. Nie no, 13 wyszła niby. Pióro Feniksa. A dragon heartstring wand. No taka wyszła. And learns quickly. Rób sobie taką, jaką chcesz.
Ale to, aha, to nie ma znaczenia? To mogę sobie wziąć na przykład potężniejszą tutaj w tym? Na przykład taką dłuższą? Bo jest taka długa, to nie wiem, czy to... A co daje gibkość w różdżce na przykład? Chciałbym bardzo wiedzieć. A taka? Jakaś taka dzika jest. A to jest... Ojej! How intriguing. Nie, ta mi się najbardziej podoba. Chociaż ten jednorożec, ja mam patrunsa jednorożca przecież. Aha, a gibkość odrzucania zaklęć. Czyli, a co to da na przykład to? Nie, aha, okej. No ale na przykład, ja mam patronusa, to tam był jakiś ten, co ja miałem w sensie w patronusie, pamiętacie co ja mówiłem? Ja tam miałem jednorożca, więc może patronus, może to powinno być powiązane? Czy nie? Mój patronus z tym, czy nie? A unicorn hair wand is most reliable. O, czekajcie, bo on teraz... Okej, on teraz mówi. A tu? Powiedz coś o tym smoku. Ah, phoenix feather. Exceptionally rare. And a core with a strong sense of initiative. A o smoku nic nie gada. Czemu on o smoku nic nie gada? Curious indeed. Dobra, biorę jednorożca. Trudno. Kup. Kupiłem czy nie? Aha, o Jezu, trzeba trzymać. What do you think? To jest to. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now. How did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed. Treat it well, and you shall find no more dependable a wand than one with a unicorn hair core. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions. Oh, to jest super. In a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Dobrze. Tak zrobię. Okej, okay, tu coś jeszcze. O, mamy globus. Lubię kręcić globusami w tej grze. A czy mogę mu na zaplecze wejść? No chyba nie. Chciałem go tak ten. Ej, ale faktycznie jest ta magia inna taka. Czekajcie. No, wydaje mi się, że jest inaczej. Okej. Dobrze. Dalej. To już mamy. Co potrzebujemy dalej? Chyba eliksiry potrzebowaliśmy. I czekajcie, może księgi po drodze, tak? Dobrze mówię? O dwie księgi i zwoje, eliksiry i magiczną rzepę. Dobra, najpierw do ksiąg. Chociaż bym trochę pozwiedzał, słuchajcie, tutaj. Bo może coś być gdzieś, jakaś księga czekać sobie i możemy mieć poziom na to. A tak z tyłu nic tutaj nie ma. O! Na przykład pieniążki są. No i teraz gra chodzi bardzo płynnie, bardzo mi się to podoba.
coś mamy. Co to? Sakiewka, miło. Revelio. Ej, tu będzie znowu zagadka z tymi, tymi. O Boże, czy ja mogę cię otworzyć? Lumos. Ale gdzie to jest? Jakaś beczka, jakieś coś. Tak jakby gdzieś tutaj coś chyba, co? Ale weź tego Lumosa już schowaj. Tu! To jest to! Chyba. Jak tam wleść? Tędy? Nie, tędy. Widzę motyla, ćmę, coś ten. Dobra, widzę. Lumos. Chodź. Tędy. Gdzie mamy to lustro? Gdzie to było? Ej, bo ja... Tu! Mamy to. Okej, a co z tą skrzynką? No takiej to na pewno nie zrobię. Leviosa tym bardziej nie. Reparo też nie. Jest jakby oczywiste. No trudno. Dobra, ale jeszcze słuchajcie, pójdziemy od tyłu wszystko zobaczyć, bo mogą być fajne właśnie rzeczy. Jest jakieś dużo sakiewek w ogóle takich. Aha, tylko ja tu nie wejdę. Oj. Co ty gadasz, że jabłko możesz zjeść? Nie tylko nawet jabłko z tego co widzę. Wypij. Nie protego, nie chcę protegować się. A bo są kłódki. Tam jest ta skrzynka, no tego nie możemy. No dobra. Aha, tą skrzynkę sobie potem muszę się ogarnąć, okej. O, pomogłem panu, pani. Tu te... Jezu, wszędzie poziom drugi jakiś, no dajcie spokój, no. Nigdzie nie wlizę, no. To tu. Nie chcę protegować się, już jest, się w kółko proteguje. Ja to są dwie skrzynki, czemu ich nie zabrałem? Co to jest możliwe? Aha, teraz ich nie widzę, no to jest hit. Dobra. Okej. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then. Damian, pod live'em masz całą specyfikację moją, kompa całego. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course it is not without Damian, albo Kat możesz wkleić, Kinia może ci wkleić też. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I too seen it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. Okay. A potting table and a potion station. Yes? Yes. I believe so, sir. Good.
Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want, when you want. Let's have a look. No, on jest dość taki dokuczony. Shall we? Zapasy. A co ja mam kupić? Co to jest? No ale to są... Okay. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Aha, ja mam już... Ojej. Karmnik dla zwierząt. Ale no nie, no na takie... Te, no nie stać mnie na razie na takie rzeczy. Znaczy, na nic mnie w ogóle nie stać, więc jakby... Dobra, czyli co, możemy iść po eliksiry teraz. A tu coś jeszcze jest, bo jest księga. O! O! No dobrze. Cieszę się, że takie rzeczy właśnie odkrywamy. Nie, słuchajcie, powiem wam, że gra jest naprawdę złoto. I ja wiem, że ja w niej spędzę milion godzin. Milion godzin. Właśnie tak eksplorując jak teraz, cały czas coś nowego, gdzieś, tu pójdę, tam pójdę. Wiecie o co chodzi? Dobra. To teraz tak, ja bym po prostu w ogóle sobie w drugą stronę jeszcze zobaczyć po tym Hogsmeade. Czy my tu na przykład możemy wejść? No nie możemy, nie umiem alohomory. Ale mamy sakiewkę. Miotła. Tu też nie wejdziemy. Ale możemy się, słuchajcie, między domki zaplątać. O! Mamy skrót. Świetnie. Yes! Travel broadens the mind. That is my statement. This is my quote. Oh my god. How did you know that? O! Nowa ta! Jakaś polanka. To musi być gdzieś tutaj. Bo to nie może być nigdy daleko. O, nawet go widzę. Pięknie. Chodź. Chodź. Nie proteguj mi tu. Dobra. Bosko. Czy mogę z tobą pogadać? Nie. Ale mogę tutaj się rozejrzeć, co mnie bardzo cieszy. O, wow. Ja mam 8 godzin w tym i nadal nie mam alohomory. No to ciekawe, czy cię dogonię, słuchaj. No pewnie nie, bo ty pewnie będziesz jutro grał i w niedzielę, a ja dopiero w niedzielę, bo w sobotę... No, dopiero w niedzielę będę w domu. Chicken! Ej, a mogę zrobić... To będzie chore, ale czy mogę zrobić, żeby one latały? Mogę. Boże, biedny chicken. A tą kartkę? Daj. O, mamy 5 poziom, świetnie. Okej. Aha, tu chciałem jeszcze iść. Dobra, tak się zaplątałem. Do wody mogę? Mogę. Co tu mamy? Sok z pijawek. Brzmi rozkosznie. Ja może ryba latać? No może czy nie może? Może! Ja właśnie ją uśmierciłem. Ty potworze. Boże, biedna ryba. Do wody wracaj. Ty potworze. Czy mogę tu wejść? Oczywiście, że nie. Oj, bo ja za chwilę, słuchajcie, się zapuszczę gdzieś. I będzie problem.
przełaź tu. Ale tak, chyba może latać. Właśnie się dowiedzieliśmy nowości. Szkoda, że nie mogę jego podnieść. No właśnie, widzicie, to jest to. To są bardzo ładne miejsca, bardzo takie urokliwe, bym powiedział. Jest coś, będzie jakaś karteczka gdzieś? Nie, ale tam na górze jest skrzynka. Cześć. Aha, znowu ta z tym okiem. To nic nie zrobię. Boże, jak... O Boże, i cały Hogwart widać! Nie, ja nie mogę w to grać już. To jest piękne. No, ten otwarty świat i to nie, to jest naprawdę piękne. Co to jest? Duży woreczek pieniążka! Dobra, wróćmy do wioski. Czekajcie, tu jeszcze pójdę z tyłu. Bo może znowu być... Aha, znowu ty z tym okiem. Skrzynki, nie mogę nic. No dobra, no to... Potrzebujemy eliksiry. Chodźmy tu. Że to jest tu? To jest chyba tu. Tak duża jest mapa, bo tu poza Hogwartem i Hogsmeade masz jeszcze wiele innych lokacji. No ja właśnie, Marcin, widziałem, to jest... Patrzcie, to jest w ogóle hit, bo my tak mamy tutaj w ogóle mapa świata, patrzcie tu. Tu jest Hogwarts. Tu jest Hogsmeade. Tu jest górne co? Hogsfield. Pit upon Ford. Tu mamy... Arnshire, Dolne Hogsmeade, bro coś tam, Cambridge. Ja pierdziule, patrzcie ile tego jest. Oczywiście możemy tutaj mieć wszędzie skróty, to jest bardzo fajne, ale o Jezu. Co je? Czy wy to... Ja z domu. Czy wy widzicie tą mapę, jaka to jest jakie to jest potężne, jakie to jest wielkie? To tu jest tylko Hogwarts, a patrzcie ile my mamy do zrobienia w ogóle. Nie, ja w tej grze, słuchajcie, gramy codziennie do lipca w Hogwarts Legacy, jakby nie odpuszczę. Codziennie w to będę nawalał, nie? W sensie co live'a, o to mi chodzi, bo codziennie to pewnie nie znajdę czasu. Ale, no, mapa Hogwartu. Boże, nie, to jest przepiękne. No dobra, Hogsmeade. Wchodzimy do eliksirów, kochani. Musisz mieć 100% Achievement na Steamie w Hogwart. Kat, przestań takie... O, tu jest ta! Tu jest karteluszka! Mamy. Powstały w 1753 roku, to apteka w Hogsmeade. Jej właścicielem Parry Pine sprzedaje szeroki wachlarz eliksirów i składników do nich. Okej. No dobrze, to ja myślę, że możemy sobie z panem porozmawiać zaraz. Tylko otworzymy skrzyneczkę. Szalik! Szalik! Jezu, nie chcemy M, nie M! M, nie! Nie M! Pokaż mi ten szalik. No może być, ale te oksy bym ściągnął, bo te oksy mnie drażnią. O! Dajemy sobie takie. Jest! Używamy tego! Jak najbardziej! No, hi! Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments.
You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Of course. Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Nie, eliksiry właśnie mnie jakoś nie ciągną, wolę czarować. I'm sorry. They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can, so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Mm-hmm. What can I do for you today? Dobra, no to chcemy te pierwsze. Przepis, który po spożyciu wytwarza na skórze kamienną membranę chroniącą przed obrażeniami. O, fajne. O, na eliksir wigenowy, czyli na leczniczy eliksir. To jest to, co nam jest bardzo potrzebne. To było też właśnie w którejś części Harry'ego Pottera. I pamiętam, że tam była na przykład kora drzewa wigen. Cześć, Kuba. Jezu, ale jakie to jest drogie! No popatrzcie, kurma. Maxima. Aha. Dobra, będziemy wiedzieć, że to jest... Jezu, jakie to jest drogie. Wiganowy kosztuje stówkę. No dobra, moglibyśmy kupić, ale... Kupiłem taki mikrofon jak ty. O, widzisz. Dzięki za followka, hejko, dobry wieczór. Polecam go, bo jest mega spoko. Mam go już 2 lata i jest git. Dobrze, jeszcze musimy odwiedzić magiczną rzepę. Chciałem mu zdemolować sklep, ale nie wyszło. Dobra, magiczna rzepa. Absolutnie nie wiem, gdzie to jest. Kieł i szpon, bla 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 bla. Tu. Dobra. Czy ktoś wie, czy to wyszło do, gdzieś do Hogwarts Legacy coś daje? Nie wiem w sumie. Ale ona nie była jakaś duża, tam było 300 mega chyba. O! Odkryliśmy sobie za Hognię Hogsmeade. Ostatni raz byłam u ciebie na Twitchu w 2019 roku. Ojej, to 4 lata temu. Ej, tu jest książka, tu książka lata, ja potrzebuję książki, akcjo! Dziękuję. Może jeszcze zaraz jakaś poleci książka, co? Poczekaj, zanim tu wejdę, bo tu jeszcze są inne rzeczy, poczekaj pan. O bo, ja to zrobię, słuchajcie, przepraszam. Przepraszam, ale bawi mnie to. Idź polanej trochę. Owieczko, zobacz! Czekaj! Babo! Nie bądź taka! Leviosa, chodź! A mogę cię akcję teraz? Nie mogę. Paulina chyba... Nie, nie grałem od tej pory. Dobra, czekajcie, czy tu coś może dla nas jeszcze być? Na przykład jakieś lusterko magiczne. Nie? Nie ma nic takiego? Żadnych dobroci? A tu wejdziemy, czy też pewnie nie? No, oczywiście. Poziom trzeci! No słucham! No dobra, chodź. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Ah, the dittany for the new fifth year. I take it that's you, then. Merlin's beard. Starting Hogwarts is a fifth year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way. And this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Tak, poproszę. Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around.
plenty of ingredients to pique your interest, I'll wager. Dobra, no spokojnie, jak zarobię, to przyjdę. Better go and find Sebastian. Mhm. Możemy się spotkać z Sebastianem na głównym placu, ale to zaraz. Zaraz, bo tu jeszcze... Jezu, patrzcie, jakie tu są rzeczy. A tu byliśmy? O, wow. Może być jakaś kartka gdzieś. Jest skrzynka. Brązowe gogle traszki. Mhm. Ha! Kolejna, ale to znowu z tym okiem pewnie, prawda? A idź mnie z tym okiem! Z okiem to ja niecem. Ja tu gdzieś widziałem jeszcze przecież jakąś sakiewkę. Tam jest kłódka. O, książkę widzę, ja ją potrzebuję! Ej, brakuje nam jednej książki, słuchajcie. I będziemy mieć wszystkie, ja potrzebuję to zrobić. Tu jest znowu ta skrzynka. Ej, nie, ja tego nie odpuszczę. Niewidzialności czegoś tak. A, okej. Okay. Mam cię! Thank you. Ej, mamy wszystkie książki. No miło. O, puścił kaczuchę. Czy tu coś jest jeszcze dla nas? Jest skrzynka, na pewno. Tu pewnie znowu będzie ta skrzynka, że potrzebuje tego... Oczywiście. A i w domu są, ale tu też nie wejdę oczywiście. Chyba to chyba wracamy do Sebastiana, no bo co? Sebastian! Are you waiting for me, honey? Revelio. O, sakiewka. Proszę bardzo. A co ja mogę z tym... A, mogę przystrzyc! Świetnie! Ostatni luk. Co to jeszcze jest? Czekaj, ta. O! No. Dobrze to zauważyłem. Coś jeszcze? Ej, ja widziałem chyba kartkę. No pewnie! Ej, czekajcie, bo tu może być więcej kartek. I ja za chwilę będę płakał. Trzeba tak się rozglądać, że dramat. Czemu ty tutaj jeszcze latasz? No tu jesteś, chodź tu. Dwa na 15? What? Revelio. Nie ma żadnej kartki? Ale jest sakiewka. Dobra, bo ten już na nas czeka i już biedny kwiczy tu. Chodź. I officially have all of my supplies. Excellent.
Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Oho! What the... Co jest? Co jest? Jezu, on przecież zniszczył... Aha, unik kontrolem, no to świetnie. O! Ale przecież zrobiłem se proteugo! Zasz... no to miło. Ja go nie le... ja go nie zlegiosuję, ty. Hit. To była straszna magia. No przecież kliknąłem te Q! Ej, po raz pierwszy. Nie, leczymy się pod G, no. Tak, ale no myślałem, że jakby... damy radę, a tu się okazuje, że jednak nie. Aha, dobra, to wiecie co, zrobimy sobie to w kolejnym odcinku, bo mamy 36 minut, także trzymajcie się do YouTube, pa!